podkarpacie.pl. Na stanowisko dyrektora zostałem powołany w wyniku przeprowadzonego przez Urząd Miasta konkursu. E, powołanie zostało poprzedzone zawarciem umowy o warunki finansowo-organizacyjne zobowiązujące obie strony do określonych działań. Pierwsze działania e, moje, które podjąłem już na stanowisku dyrektora, związane było z pilnym przygotowaniem się do opracowania i złożenia wniosków o środki pomocowe do programów organizowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego związanych z infrastrukturą Domów Kultury. Pierwszy wniosek złożyliśmy do 29 listopada e, wspólnie z partnerami e, w postaci instytucji organizacji pozarządowych jak lokalna grupa działania. Muzeum Regionalne w Brzozowie, Szkoła Podstawowa, Liceum Ogólnokształcące i Liga y, Obrony Kraju. E, drugi wniosek został złożony do e, 9 grudnia, również do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotyczył on e, programu Niepodległa, a więc cyklu obchodów związanych ze stuleciem niepodległości e, Polski. E, w swoich e, najbliższych planach e, Zamierzamy przeprowadzić modernizację i szeroko zakrojone remonty Brzezowskiego Domu Kultury. Ten okres wykorzystaliśmy również na zrobienie takich prac porządkowych związanych z przygotowaniem obiektu do przekazania ekipom remontowym. Jako ciekawostka, no mogę powiedzieć, że wywieźliśmy około 20 ciężarówek różnego rodzaju, zużytego, niepotrzebnego sprzętu, rzeczy zupełnie zbędnych, które od wielu dziesiątek lat po prostu nagromadziły się w budynku. Jeżeli chodzi o plany związane z remontami, z modernizacją, jest to szeroko przewidziana modernizacja i remont budynku, sali widowiskowej, w której przebudowane będzie konstrukcja siedzeń, zwiększone zostaną odległości pomiędzy poszczególnymi siedzeniami, zostaną również przeznaczone miejsca na, dla osób niepełnosprawnych. Niestety przepisy przeciwpożarowe i warunki bezpieczeństwa, względy bezpieczeństwa spowodują to, że zmniejszy się przy tej modernizacji ilość miejsc, niemniej jednak warunki uczestnictwa no, będą wiele bardziej komfortowe. Będzie to również wymiana foteli, będzie to również wymiana nawierzchni, sceny. Będzie to hmm, Będą to przede wszystkim poprawione warunki komunikacyjne, budowa platformy dla osób niepełnosprawnych przy głównym wejściu, wymiana podłóg, położenie płytek granitowych, remont sali tańca na pierwszym piętrze. Niestety, remont ten nie obejmie. Innych istotnych dla nas elementów poprawiających bezpieczeństwo i warunki funkcjonowania budynku, budynku zabytkowego nadmieniam, który datuje się z 1910 roku. Chcielibyśmy, żeby te remonty, które zamierzamy przeprowadzić w przyszłym roku spowodowałyby na 65-lecie funkcjonowania brzozowskiego Domu Kultury, budynku Sokoła. A jubileusz ten będzie miał miejsce w 2021 roku. Obiekt został zmodernizowany, wyremontowany, odpowiednio wyposażony, uzupełniony w brakujące sprzęty. Budynek ten spełniał dotychczas w, ramach w swojej historii wiele funkcji. Wiele wyposażenia pochodzi z lat 60. i 70. Niezbędne było dokonanie przeglądu sprzętu. I w naszych kolejnych działaniach jest przeprowadzenie dalszych prac remontowych, wymiany instalacji, przebudowa sceny, budowa zapadni pomiędzy sceną a piwnicą. A więc takich wszystkich elementów, które ułatwiają jego funkcjonowanie, poszerzają jego funkcje i powodują to, że można na scenie obiektu realizować różnego rodzaju większe formy artystyczne. Oprócz planów modernizacyjnych zamierzamy większy nacisk położyć na udostępnienie obiektu dla osób niepełnosprawnych jak również polepszyć e, politykę informacyjno-promocyjną e, naszej instytucji. E, chcemy lepiej wykorzystywać media społecznościowe do tych celów, nawiązać współpracę z mediami, e, poprawić funkcjonalność strony internetowej. Chcemy również rozwijać dotychczasowe formy działalności, sprawdzone formy działalności, a więc kółka zainteresowań, ogniska tematyczne, muzyczne, instrumentalne, wokalne. Jesteśmy, nasi podopieczni są uczestnikami wielu przeglądów, konkursów, zdobywają nagrody i ta działalność będzie nadal rozszerzana i prowadzona na bieżąco. Na dzisiaj z zajęć organizowanych przez Brzozowski Dom Kultury korzysta ponad 150 dzieci i młodzieży. Wspierani oni są całą rzeszą wolontariuszy i tutaj nasze działania idą w tym kierunku, żeby włączać młodzież w charakterze wolontariatu do organizowanych przez Brzozowski Dom Kultury imprez. Chcemy, żeby wolontariat polegał nie tylko na tym, że świadczą ci młodzi ludzie pracę i pomoc na rzecz określonej działalności, ale również w ten sposób nabywają doświadczenie, które no w jaki sposób powinno zaprocentować w ich dalszej przyszłości. Dom kultury otwarty jest dla wszystkich i wszystkich zapraszamy do współpracy. Mamy świadomość, że oprócz młodzieży, która bardzo licznie korzysta z naszej oferty programowej, dydaktycznej. Chcielibyśmy również wprowadzić działania integracyjne dla rodziców, którzy przychodzą, przyprowadzają dzieci na zajęcia. W ramach tzw. strefy rodzica chcielibyśmy włączyć rodziców, opiekunów w działania Domu Kultury, a więc w zajęcia związane z warsztatami, w zajęcia doradcze związane z prowadzeniem określonych porad. W zajęcia artystyczne, tak aby wychowankowie, dzieci dobrze się czuły w obecności również rodziców, a rodzice widzieli w jaki sposób młodzież dzieci realizuje swoje pasje i zainteresowania. Kolejnym elementem to jest wprowadzenie takiego projektu pod nazwą roboczą Scena Młodych. Byłby to przegląd dokonań tych, grup artystycznych funkcjonujących w placówkach oświatowych, dydaktycznych, warsztatach terapii zajęciowej, w świetlicach środowiskowych, parafiach gminnych ośrodkach kultury, w formie prezentacji małych utworów scenicznych, małych utworów teatralnych, poezji śpiewanej, zajęć wokalnych, konkursów i przeglądów. Jednym z pomysłów na wyjście ze swoją ofertą na zewnątrz Domu Kultury będą działania związane z zainteresowaniem, z włączeniem dzieci pozostających podczas wakacji w domach nie wyjeżdżających nigdzie na wakacje. Chcielibyśmy do tego zatrudnić tak zwanego workera, a więc pedagoga ulicznego, który byłby animatorem zabaw, konkursów dla tych najmłodszych, ale i dla starszej młodzieży. W wielu miejscach, gdzie tego typu zajęcia są organizowane, cieszą się one dużą popularnością, dużym zainteresowaniem, no i przede wszystkim pozwalają aktywnie włączyć młodzież nie tylko w działania domu kultury, ale również w działania artystyczne. Kolejnym naszym zamierzeniem to jest przede wszystkim to jest włączenie również dzieci do działań wolontariackich. Tutaj nasze działania chcemy oprzeć również na zaangażowaniu młodzieży do działań wolontariatu, do rozwijania tego typu zainteresowań. No i celem jest przede wszystkim włączenie ich do, do bieżącej działalności. Moja wizja Brzozowskiego Domu Kultury polega przede wszystkim na otwartości, na przyjaznej atmosferze, jaką byśmy tutaj chcieli wprowadzić. Chcielibyśmy, by ci wszyscy, którzy uczestniczą, korzystają, rozwijają swoje pasje, swoje, swoje zainteresowania, znaleźli tutaj dobre miejsce właśnie do samorealizacji dajemy sobie z tego sprawę, jak dużym utrudnieniem dla osób niepełnosprawnych jest dostępność do kultury, do różnego rodzaju obiektów użyteczności publicznej. I moje dalsze działania zarówno te w sferze poprawy infrastruktury, jak i oferty programowej będą zmierzały do tego, żeby jak największa część i młodzieży i osób niepełnosprawnych mogła swobodnie bez przeszkód korzystać z oferty programowej Brzozowskiego Domu Kultury. Pragniemy również reaktywować Warsztaty jazzowe, z których Brzozów przez lata był znany. Chcemy, żeby to środowisko ponownie tutaj znajdowało, znajdowało dobry klimat, dobre relacje. Dzięki naszym instruktorom, muzykom wydaje się, że jest to realne, jest to możliwe. Niemniej jednak, no, warunkiem do zrealizowania tych wszystkich naszych zamierzeń będzie poprawienie. Naszych warunków materialnych związanych z funkcjonowaniem obiektu. Myślę, że następne nasze działania będą związane z nowo powstającym obiektem sceny plenerowej amfiteatru w Ogródku Jordanowskim, która będzie budowana w przyszłym roku. A w 2021 roku planujemy już różnego rodzaju zajęcia, warsztaty, koncerty kameralne, orkiestr, przegląd orkiestr, przegląd chórów. No i włączenie przede wszystkim w to, w to szerokiej rzeszy mieszkańców Brzozowa i powiatu brzozowskiego.